Daria Trafankowska przegrała nierówną walkę z rakiem trzustki 15 lat temu, 9 kwietnia 2004 roku. Odeszła tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Żegnali ją znajomi i fani, obsypywali mnóstwem kwiatów, dziś jej grób wieje pustką. Daria Trafankowska zmarła w 2004 roku. Wydawałoby się, że pamięć po uwielbianej aktorce jeszcze długo pozostanie żywa. Jej grób pokazuje, że większość osób już zapomniało o walecznej kobiecie. Daria Trafankowska odeszła 15 lat temu. Przegrała walkę z rakiem. W tym roku minęło 15 lat od śmierci znanej i lubianej aktorki, która sławę zyskała głównie za rolę Danusi w Na dobre i na złe. Daria Trafankowska przegrała walkę z rakiem trzustki 9 kwietnia 2004 roku. W ostatnich latach życia zmagała się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale i finansowymi. Nie stać jej było na mieszkanie ani samochód. Mąż porzucił ją dla koleżanki, Małgorzaty Foremniak, i stała się samotną matką. Syn Wit wspierał ją do samego końca. Doświadczam takiej życzliwości i takiej miłości, że właściwie nie mam innego wyjścia, jak wyzdrowieć, mówiła w trakcie jednego z ostatnich wywiadów. Aktorka leczyła się nie tylko w Polsce, ale i w Austrii. Tamtejsi specjaliści nie byli w stanie wystarczająco jej pomóc. Odeszła w wieku zaledwie 50 lat, a dziś jej grób wygląda przerażająco. Grób aktorki przytłacza smutkiem. Pogrzeb Darii Trafankowskiej odbył się tydzień po jej śmierci, 15 kwietnia 2004 roku. Aktorka została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie, kwatera numer 207, rząd 4, miejsce 5. Na pogrzebie pojawiły się setki osób związanych z planem Na dobre i na złe, jej krewni, dalsi znajomi i masa fanów. Jej grób wręcz opływał kwiatami. Dziś, stoi pusty. Dzisiaj grzeje, 1. Pilna akcja policji w siedzibie TVP2. Syn Olgi Kalickiej trafił do szpitala. Aktorka przerwała urlop, pokazała zdjęcie. Grobem opiekuje się Fundacja IM. Darii Trafankowskiej. Został wykonany z piaskowca, nie jest to zbyt trwały materiał i widać na nim liczne przebarwienia. Grób aktorki nie jest przeozdobiony żadnym krzyżem, nad nagrobkiem wznosi się jedynie biała płyta. Widać napis: Świętej pamięci Daria Trafankowska, aktorka, żyła lat 50. zm. 9.IF.2004. Na grobie próżno szukać zniczy, kwiatów czy też pamiątek, których pełno było jeszcze kilka dni po jej śmierci. Dziś jest tam pusto, smutno i ponuro. Na innych okolicznych grobach znajdują się chociażby kwiaty. Czyżby fani zapomnieli o przesympatycznej aktorce? Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.